W urokliwej świątecznej scenerii w sobotnie popołudnie na Raciborskim Rynku zakościł święty Mikołaj. O jego niezwykle widowiskowe i bezpieczne przybycie zadbali raciborscy strażacy. Mikołaj ze strażakami to doroczna inicjatywa Raciborskiej Straży Pożarnej. W ubiegłą sobotę tradycyjnie święty zjawił się w oknie kamienicy przy rynku. A miał kogo witać, ponieważ raciborzanie tłumnie zebrali się w centrum miasta. Ze względów bezpieczeństwa Mikołaj nie wylądował na płycie rynku za przęgiem z reniferami, ale skorzystał z pomocy będących zawsze w gotowości strażaków i zjechał z okna w dół wielką drabiną. Tak szacownego gościa witały nie tylko dzieci i rodzice, ale również prezydent miasta Dariusz Polowy. Była to jedyna i niepowtarzalna okazja, by wspólnie zapalić lampki na świątecznej miejskiej choince. Dla najmłodszych przygotowano słodkie upominki, jednak aby je otrzymać, dzieci musiały zaśpiewać piosenkę lub wyrecytować wiersz. Usiądź z nami, Mikołaju, pewnie się zmęczyłeś, żeby nas odwiedzić dzisiaj, długą drogę przebyłeś. Dzieci na twój przyjazd już od dawna czekały i upominki też dla ciebie przygotowały. Dziękuję bardzo, brawo! Świątecznych atrakcji nie zabrakło, ponieważ do niedzieli trwał na rynku bożonarodzeniowy jarmark. Oprócz tego w malowniczej scenerii znalazło się miejsce na wielkie lodowisko, które działać będzie do końca lutego. O świąteczną atmosferę zadbali również artyści, którzy sprawili, że dzieci nie tylko cieszyły się Mikołajem, ale mogły poczuć magię zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.